Bardzo cieszy nas, że inicjatywa stała się faktycznym forum dialogu dla wszystkich środowisk. To było naszym największym i najważniejszym celem. W tym momencie w dialogu, w spotkaniach, w kongresach, które organizuje Inicjatywa Mobilności Pracy, biorą udział przedsiębiorcy, biorą udział politycy, bierze udział administracja oraz przede wszystkim ZUS. Ale również biorą udział naukowcy, przedstawiciele innych państw członkowskich. I z tego jestem najbardziej dumny. Dla inicjatywy najważniejsze jest to, żeby pokazać Europie, w tym przede wszystkim państwom starej Europy, że te polskie usługi są dobre. Są dobre dla pracownika delegowanego, są dobre dla państwa wysyłającego, ale są dobre również dla całego europejskiego rynku, ponieważ zwiększają efektywność gospodarki europejskiej, która w tym momencie traci konkurencyjność względem reszty świata. I tak naprawdę politycy europejscy nie do końca mają pomysł, jak to rozwiązać, więc my chcielibyśmy ten pomysł im podrzucić. Ważne jest również to, że Polska może stać się takim centrum usługowym Europy. Ja jestem zdania, że w krótkim okresie czasu nie uda się Polsce wypracować przewag konkurencyjnych takich, jakich marzymy, czyli czy to jest telefon, czy to jest nowoczesny samochód, ale ta przewaga, którą jest kapitał ludzki, ona już jest i może ją Polska już teraz wykorzystywać. Z perspektywy polskiego pracownika delegowanego, wyjazd za granicę jako pracownik polskiej firmy jest po pierwsze najbezpieczniejszą formą wyjazdu za granicę. Po drugie jest możliwością zarobienia i co mu daje? No daje mu przede wszystkim to, że on zostaje w polskim systemie zabezpieczenia. Wyobraźmy sobie sytuację, że nie ma delegowania i pracownicy, migrując w poszukiwaniu pracy do różnych państw, są przyklejani do różnych systemów zabezpieczenia, aż w efekcie okazuje się, że taki pracownik, powiedzmy, ma historię ubezpieczenia w 20 czy 15 czy nawet 28 państwach Unii Europejskiej. To nie jest dla niego korzystne i właśnie do tego służy koordynacja systemu zabezpieczenia, żeby ten pracownik migrujący mógł zostać w jednym systemie, bo to jest dla niego najkorzystniejsze. Tak więc delegowanie nie tylko dla firm, które świadczą usługi, jest korzystne i nie tylko dla całej gospodarki europejskiej, ale również dla samego pracownika przede wszystkim, bo jego interesy i jego korzyść jest pewnie najważniejsza.